Alienacja. Alienacja jest to pojęcie, które wielokrotnie powtarza się w filozofii tak Hegla, jak i Marksa. Wzbogaca też filozofię Feuerbacha oraz Rousseau. Alienacja jest istotniejszym elementem tych systemów, który wskazuje na istotne problemy współczesnej cywilizacji oraz systemów filozoficznych. Jednak nie zostaje na nie zwrócona większa uwaga. Postaram się wstępnie przybliżyć, czym właściwie alienacja jest, zwłaszcza u Hegla oraz Marksa, podkreślić, czy jest w dalszym ciągu aktualna i w jakiej formie, oraz wykazywać, jakie są rozwiązania alienacji. Forma przedstawienia będzie wyglądała następująco. Najpierw szybko przedstawię, czym jest alienacja w swoim potocznym, intuicyjnym pojęciu. Następnie zostanie omówiona alienacja heglowska, potem zostanie przedstawiona alienacja marksowska. Temat alienacji oraz jej interpretacje są różne, co przedstawione zostanie w następnym materiale, ale jako wstępne zaznajomienie się z problemem to będzie wystarczające. A więc, czym jest alienacja? Słowo pochodzi z łacińskiego alienato, co znaczy wyobcowanie. Jest to pojęcie, które powinno się kojarzyć nam z przemienianiem się czegoś nam bliskiego w coś nam obcego, odległego. Zjawisko, które było wobec nas wtórne, pochodzące z nas lub stanowiące naszą część, staje się nagle czymś, co nas dominuje i warunkuje nasz sposób bycia. Takie skojarzenie powinno dobrze przedstawiać sposób, w jaki powinniśmy pojmować intuicyjne pojęcie alienacji. By to jakoś konkretniej przedstawić, można użyć przykładu z alienacją u Feuerbacha. Wyobraźmy sobie człowieka, który wyobraża sobie Boga jako istnienie, które ma go wspierać w sytuacjach kryzysowych, jak to zwykle ma miejsce z wiarą. Z czasem to bóstwo uzyskuje cechy jak wszechmoc, wszechwiedza, wszechobecność itd., itd. Z tego konkretnego wyobrażenia pojęcie Boga zacznie się przeobrażać w siłę, która stoi wysoko ponad tym człowiekiem. Zacznie być tym, co człowiekowi daje oraz odbiera wszystko, co ma. Los człowieka zacznie być utożsamiany z boską wolą i w pewnym momencie ukonstytuowane wyobrażenie Boga zacznie wymagać od człowieka, by ten swoje życiowe cele, marzenia, sposoby samorealizacji podporządkowywał jego woli, to jest wyobrażonej woli tego bóstwa przez niego samego. To jest przykład pewnej alienacji, gdy pewna idea czy wyobrażenie staje się czymś, co zaczyna żyć własnym życiem, co realnie oddziałuje na życie wyobrażającego go sobie podmiotu, staje się czymś wobec niego obcym i dominować nad nim. Podmiot, który sobie wyobrażał Boga, teraz staje się czymś zależnym i podległym jego własnej idei. Więc zgadza się to z tą definicją, gdzie idea, którą my sami tworzymy, która zawiera się w nas lub jest blisko nas, staje się nam obca i przeważa nad nami. Innym przykładem alienacji, który jest powszechnie znany, to są takie koncepty społeczne jak państwo, władza, demokracja, instytucje itd., itd. Guy Debord w swojej pracy Społeczeństwo jako spektakl skupił się właśnie na przedstawieniu alienacji z perspektywy dominacji tych podmiotów. Cała władza, jaką czerpie państwo, wynika z powszechnego przekonania, że jest to twór, który taką władzę posiada. To my jako społeczeństwo, poprzez powszechne uznanie państwa, konstytuujemy to, że jest ono u władzy i pomimo, że idea państwa czerpie swoją władzę od nas jako obywateli, to nie czujemy się powszechnie w najmniejszym stopniu odpowiedzialni za ten podmiot. Uważamy, że w sferze politycznej to on nas dominuje. Podmiot, jakim jest państwo. To on nami rządzi i jest nam obcy, niezależny od naszej woli. Taka sytuacja ma miejsce również z demokracją. Zjawisko masowo występujące u niegłosujących, jak u większości głosujących, to przekonanie, że pomimo demokratycznego systemu, to nie my tworzymy naszą rzeczywistość polityczną. Przez istnienie czwartej władzy, przez układy, przez masową skalę demokracji, wybory oraz ich wyniki sprawiają wrażenie pewnych niezależnych od nas procesów. A więc w warunkach liberalnej demokracji istnieje powszechne przekonanie, że polityka nie jest budowana przez nas tworem, lecz obserwowanym przez nas wszystkich spektaklem. To jest właśnie zjawisko też pewnego rodzaju alienacji, gdy idea tworzona przez nas zaczyna istnieć
ponad nami i staje się od nas niezależna. Wyobcowuje się od nas. Idea państwa, idea demokracji, instytucje wyobcowują się od nas, przeważają nad nami, pomimo że są pierwotnie wtórne wobec społeczeństwa. To zjawisko alienacji zamierzam omówić w dwóch konkretnych interpretacjach. Dokładnie w interpretacji Hegla, który tutaj na kanale niewątpliwie teraz dominuje, oraz w interpretacji Karola Marksa, którego pojmowanie alienacji jest najpowszechniejsze. Alienacja u Hegla będzie na pewno dużo bardziej metafizyczna, ciężka do zrozumienia oraz abstrakcyjna, natomiast u Marksa bardziej przyziemna i łatwiejsza do zaobserwowania. Alienacja u Hegla. Pomimo że swoista alienacja pojawiała się już u Rousseau, to właściwie alienacja jako pojęcie była wykorzystywana dopiero przez Hegla. U Hegla alienacja jest definiowana na różne sposoby, jednak najistotniejsze są zwykle trzy definicje, które przedstawił Kołakowski, i to są następujące trzy aspekty. Pierwszy, jako wyobcowanie się idei absolutnej w przyrodę, jako wyobcowywanie się ducha. Druga, opuszcza się ducha absolutnego w świat przedmiotowy. Trzecia, wyobcowanie się z ducha wytwórcy jego pracy. Najistotniejsza w filozofii Hegla jest ta pierwsza definicja i ją docelowo zamierzam omówić. By zrozumieć tę konkretną alienację, wypada znać podstawy Hegla, które wcześniej omówiłem w odcinku, ale jak ktoś nie zna, to wstępnie przybliżę. Rzeczywistość jest duchem, co znaczy, że rzeczywistość jest myślą. Istotą dziejów oraz rzeczywistości jest myśl i w stosunku do niej wszystko jest wtórne. Można to wulgarnie rozumieć w ten sposób, że wszystko istnieje dzięki temu, że istnieje myśl. Gdyby nie to, że istnieje ja, jak i inni obserwatorzy, to nie byłoby przedmiotów obserwowanych oraz przedmiotów myślanych, a więc wszystko jest wtórne wobec nas, wtórne wobec myśli. Idąc dalej, istotne w systemie Hegla jest pojęcie eksterioryzacji, które jest kluczowe do zrozumienia zjawiska alienacji. Eksterioryzacja jest zjawiskiem wyodrębniania się z ducha, wyobcowywania się czegoś z niego, a raczej uzewnętrznianie się czegoś. Eksterioryzacja u Hegla polega więc na tym, że duch uzewnętrznia się w innobyt, uzewnętrznienie się w myśli w coś zewnętrznego. Myśl wyraża swoją istotę w bycie dla siebie obcym, a więc moja myśl tworzy przedmiotowość, która jest jakąś formą wyrazu mojej myśli. To może brzmieć nieco dziwnie, zbyt zagmatwanie, a więc powinniśmy to rozumieć w ten sposób, że rzeczywistość, jakiej doświadczamy, jest rzeczywistością naszych myśli. Zawsze doświadczamy naszych własnych myśli, każdy obiekt jest obiektem przez nas myślanym. Jednak przez nasze intuicyjne, instynktowne mniemanie uważamy, że przedmiot przez nas warunkowany jest czymś dla nas obcym. Tak jak to pisał sam Hegel w Fenomenologii Ducha. Bezpośrednie istnienie ducha, świadomość, zawiera w sobie dwa momenty. Moment wiedzy oraz moment negatywny w stosunku do wiedzy przedmiotowości. Kiedy duch rozwija się w tym elemencie świadomości i w nim roztacza swe momenty, przeciwieństwo przysługujące świadomości przypada również momentom i wszystkie te momenty występują teraz jako pewne postacie świadomości. Nauka o tej drodze ducha jest nauką o doświadczeniach świadomości. Substancja i jej ruch rozpatrywane są jako przedmiot świadomości. Świadomość nie wie i nie pojmuje nic innego jak tylko to, co zawiera się w jej doświadczeniu. Tym zaś, co zawiera się w jej doświadczeniu, jest tylko substancja duchowa. I to mianowicie jako przedmiot jej własnej jaźni. Duch staje się przedmiotem, ponieważ jest właśnie tym ruchem. Ruchem stawania się dla siebie czymś innym, to znaczy przedmiotem swojej jaźni oraz ruchem znoszenia tego innobytu. Koniec cytatu. Gdy patrzy się na przykład na stół, to nie myślimy jako o czymś, co należy do nas, czymś, co jest z nami. Myślimy o tym, że ja jestem tu, a stół jest tam, a więc stół jest czymś innym, obcym dla mnie. To uznanie przyrody, obiektów, jako czegoś nam obcego, jest istotą heglowskiej alienacji, a przezwyciężenie tej alienacji jest treścią heglowskiej fenomenologii ducha. Fenomenologia ducha to tytuł, który możemy rozumieć jako nauka o objawianiu się myśli.
I w tym dziele powoli przechodzimy przez różne stopnie świadomości przedmiotu, by na samym końcu zrozumieć, że w rzeczywistości przez cały ten czas doświadczaliśmy zjawiska alienacji i w rzeczywistości nasza myśl i rzeczywistość jest jednym i tym samym. Uznaliśmy tożsamość przedmiotowości z podmiotowością. Co istotne i wypada podkreślić, alienacja jest u Hegla zjawiskiem obiektywnym, a nie wyłącznie wewnętrznym odczuciem. Zjawisko wyodrębniania się przedmiotu z ducha oraz cykl uświadamiania siebie, podmiotu, jest obiektywnym wyrazem dziejowej konieczności ducha, który w toku tego procesu tworzy prawdę. Innym rodzajem alienacji, bardziej specyficznej alienacji, jest alienacja historyczna, gdy nasza przeszłość staje się czymś dla nas samych, czymś odrębnym, gdy powinna się stać pamięcią ducha, pamięcią nas samych. Ta alienacja, specyficzna alienacja, polega na tym, że posiadamy odczucie bycia wrzuconymi w obcy nam świat. Mamy wrażenie, że rzeczywistość przez nas doświadczana nie jest czymś naszym. Sposób organizacji, przeszłość ciążąca nad nami, narodami, systemami i tak dalej, zdaje się czymś irracjonalnym, co nie jest nam wcale bliskie. Zderzamy znaną nam współczesność z przeszłością, starając się zanegować czasy przeszłe jako obce, dziwne siły. Jednak Hegel chce, byśmy zrozumieli, że wszystko mieści się w procesie realizacji myśli. Ludzie. My i przeszli jesteśmy przejawem pewnego okresu historycznego i żaden stan nie posiada przywileju nad innymi. Każdy stan jest uwarunkowany innymi kategoriami, ale w abstrakcji jest tak samo istotnym lub nieistotnym zjawiskiem. Musimy zrozumieć, że przeszłość jest częścią nas, jest częścią realizacji ducha, która doprowadziła nas do stanu współczesnego, a przyszłość nie powinna zanegować naszych czasów, tylko zachować je jako pamięć procesu dziejowego. Duch musi zachować wszystko jako swoją pamięć, jako ciągłość swojego jestestwa. Zanegowanie przeszłości byłoby zniszczeniem substancji ducha, jego istnienia. Innymi słowy, musimy pojmować przeszłość nie w kategoriach dobra i zła, prawdy i fałszu, tylko jako suchą faktyczność. Stan wydarzony, stan konieczny, który doprowadził nas do miejsca, w którym jesteśmy teraz. Cytując Hegla, ponieważ osiągnięcie doskonałości przez ducha polega na pełnej wiedzy o tym, o czym on jest, o swojej substancji, wiedza ta jest jego wchodzeniem w siebie, podczas którego duch opuszcza swoje istnienie i przekazuje swą postać pamięci. Koniec cytatu. Innym i ostatnim na ten odcinek heglowskim pojęciem alienacji jest potrzeba przedstawienia człowieka jako jednostki wyalienowanej, w tym sensie, że traci ona poczucie możliwości rozróżnienia między subiektywnością a obiektywnością. Jej myślenie sprawia, że jednostka nie wie, co może określić jako wyłącznie swoje mniemanie, a co jako prawdziwy substancjalnie byt. Ten typ alienacji również przezwycięża tożsamość podmiotu z przedmiotem, która była omówiona wyżej. A więc dla każdego zapoznanego z filozofią Hegla staje się jasne, że zjawisko eksterioryzacji oraz alienacji jest fundamentalne dla istnienia tego systemu oraz do istnienia dialektycznego toku dziejów. A więc kończąc, zniesienie alienacji wszelkiego rodzaju, alienacji historycznej, alienacji epistemologicznej, ontologicznej, alienacji politycznej itd. wiąże się z umiejętnością rozpoznawania siebie, swojej substancji, czyli myśli we wszystkich przejawach ducha. Teraz przejdziemy z pewnością do dużo mniej abstrakcyjnego i nieco mniej trudnego w przyswojeniu typu alienacji. To jest alienacji marksistowskiej, która tym razem skupi się na stosunkach produkcji, czyli takich sferach jak socjologia czy ekonomia. Czym jest alienacja według Marksa? Taki cytat padał Marksa w sprawie alienacji. Urzeczywistnienie pracy występuje jako odrzeczywistnienie robotnika. Uprzedmiotowienie występuje jako utrata przedmiotu i dostanie się w jego niewolę. Przyswojenie jako wyobcowanie, jako alienacja. Koniec cytatu. U Marksa alienacja również jest pewnego rodzaju wyobcowaniem. Wyobcowaniem
skupiającym się w dużym stopniu na kwestii robotniczej. I są to w swojej podstawie dwie konkretne formy alienacji. Dokładniej alienacja pracy oraz alienacja wytworów pracy. Zacznijmy od najpowszechniej znanej, czyli alienacji pracy. Najprościej rzecz ujmując, alienacja pracy jest to odseparowanie aktu pracy od wytwórcy. Robotnik traci poczucie jedności z pracą. Jego praca nie staje się sposobem samorealizacji, tylko towarem pośredniczącym w nabywaniu podstawowych dóbr. Towar ten, jaki posiada robotnik, czyli pracę, musi on oddawać właścicielom środków produkcji, co staje się źródłem jego nieszczęścia. Praca staje się czymś dla robotnika zewnętrznym, nie stanowi jego istoty i staje się źródłem jego nieszczęścia. W trakcie pracy robotnik przestaje czuć się sobą, przestaje utożsamiać się z pracą, jaką wykonuje, a powraca do swojej tożsamości poza pracą. A więc w procesie pracy wyobcowuje się jego własna istota i źródło samorealizacji i to jest właśnie alienacja pracy, gdy praca staje się źródłem wyobcowania w życiu jednostki. Praca staje się czymś obcym, nienależącym do robotnika najemnego, tak samo jak wytwory tej pracy. Alienacja również dotyka wytworów pracy. Alienacja wytworów pracy oznacza, że wytwory stały się obce, zaczynały żyć własnym życiem, a nawet zwracać się przeciwko swoim wytwórcom. Robotnik podlega skrajnemu uprzedmiotowieniu w kapitalistycznych stosunkach produkcji. I tu cytat. Uprzedmiotowienie oznacza utratę przedmiotu tak dalece, że robotnik zostaje obrabowany z przedmiotów najniezbędniejszych nie tylko do życia, lecz i do pracy. Ba, sama praca staje się przedmiotem, który robotnik może zdobywać tylko z najwyższym wysiłkiem i bardzo nieregularnie. Przyswojenie przedmiotu oznacza tak daleko idące wyobcowanie, że im więcej przedmiotów robotnik produkuje, tym mniej może posiadać. Koniec cytatu. Prowadzi nas to do innego rodzaju alienacji, to jest autoalienacji, która pełni funkcję odczłowieczającą w mniemaniu Karola Marksa. Polega ona na tym, że człowiek swoją istotę gatunkową przejawiającą się w pracy traci przez alienację pracy, natomiast odnajduje swoją tożsamość w działaniach zwierzęcych. To jest w zaspokajaniu biologicznych potrzeb jak jedzenie, spanie, picie itd. itd. Oznacza to, że to co ludzkie stało się obce, natomiast to, co zwierzęce, stało się bliskie. A więc nastąpiła alienacja ludzkiej natury, naszej istoty gatunkowej, co jest istotną konsekwencją alienacji pracy oraz jej wytworów. Cytując Karola Marksa, praca wyobcowana, degradując samorzutną, wolną działalność do roli środka, czyni życie gatunkowe człowieka środkiem jego egzystencji fizycznej. Świadomość swego gatunku, jaką ma człowiek, zmienia się zatem wskutek poobcowania tak, że życie gatunkowe staje się dlań środkiem. Koniec cytatu. A więc tracimy naszą istotę gatunkową w tym rodzaju alienacji. Następnym rodzajem samowyobcowania jest wzajemne zwrócenie człowieka przeciwko człowiekowi. Strata uczucia wzajemnej solidarności. Cytując Karola Marksa, gdy człowiek przeciwstawia się samemu sobie, to przeciwstawia mu się inny człowiek. Twierdzenie, że człowiekowi stała się obca jego istota gatunkowa, znaczy, że jeden człowiek stał się obcy drugiemu, a każdy istocie człowieczeństwa. Przezwyciężenie tych wszechobecnych w naszym życiu alienacji, według Karola Marksa, wymaga przywrócenia przez proletariat swojej istoty, którą uważał dotychczas za sobie obcą. Musi zmienić stosunki produkcji, by przyswoić jako swoją istotę wytwory pracy, produkcję oraz solidarność międzyludzką. Tak Marx odnosi się do przezwyciężenia tej alienacji. Komunizm jako pozytywne zniesienie własności prywatnej, tej samej alienacji człowieka. I dlatego też jako rzeczywiste przyswojenie ludzkiej istoty przez człowieka i dla człowieka. Dlatego też jako pełny powrót człowieka do samego siebie, jako do człowieka społecznego, to znaczy ludzkiego. Powrót dokonany świadomie i w oparciu o całe bogactwo dotychczasowego rozwoju. Koniec cytatu. W ten właśnie sposób prezentuje się alienacja u Hegla oraz Marksa, przynajmniej wstępnie.